Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj trochę nietypowy filmik, bo na króciutko pokażę trzy w sumie wersje motorydwanów. Przed nami motorydwan 755 w wersji tak zwanej long. Długi, jak widzimy. W tle mamy motorydwan 755 w wersji z kabiną i z zabudowaną paką. No i wersję Zameta 755 zwany norką w wersji inwalidzkiej. Jak widać, wyraźnie tutaj norka jest zabudowana na krótkiej wersji. Te wymiary są podobne, no biorąc pod uwagę, że paka troszeczkę wystaje poza obrys, ale motorydyn w wersji długiej no jest sporo dłuższy. Może to tak dobrze nie widać na zdjęciach, ale praktycznie nawet ten rozstaw osi jest zupełnie inny z tyłu i z przodu. Może to będzie lepiej widać za chwilę z drugiej strony. Może tutaj będzie lepiej widać, ile to jest dłuższe. Może zrobimy tak. I to jest praktycznie około dłuższe. Norka z motorydwanem w wersji krótkiej praktycznie jest to samo, więc nie ma tu żadnej różnicy, ale ten długi jegomość jest zupełnie inny. Jest to tak naprawdę zupełnie inna rama. Wiele innych elementów jest dużo dłuższych. Kiedyś może jeszcze zrobię o tych wszystkich pojedynczych sprzętach. Tutaj zrobimy takie zdjęcie małe. Że będzie dobrze widać. Wszystkie trzy motorowery Zameta tak naprawdę. Było tych wersji jeszcze więcej, bo była odsłonięta wersja krótka, bez budy, taka jak ta w longu. I była jeszcze zabudowa samej paki. Zdarzały się jeszcze inne wersje nadwoziowe zabudowy kabiny. Była jeszcze przecież norka 1 z lekko innym układem z tyłu. W takim razie pozdrawiam. Do zobaczenia następnym razem. Piszcie, co byście, o czym byście chcieli następny filmik. Czy o norce, czy dalej jakieś prace przy wersji kabinowej. Czy może jeszcze coś o tym niebieskim długim?